Witam serdecznie wszystkich tych, którzy mnie oglądają od lat. I padło pytanie od jakiejś osoby o retrogradację Merkurego. I o dziwo, miała rację. Merkury przecież był niedawno na ascendencie. O, tak właśnie on wygląda tutaj. Tutaj właśnie jest, w tym miejscu. No i ma wpływ ogromny na Polskę. Dlatego też trzeba brać to pod uwagę. A dzisiaj 31 sierpień 2024 rok. Jutro 1 września. Data chyba najbardziej smutna dla każdego Polaka. Dzisiaj w krowi wpłynął właściwie Schleswig-Holstein do Zatoki Gdańskiej. No i trzeba by się zastanowić, co wtedy robili gdańszczanie. Czy niektórzy już wiedzieli, co będzie grane, a co nie i jak to wygląda. Kiedy byłem ostatnio w Gdańsku, a byłem dosyć dawno, bo ileś lat temu, widziałem słupy graniczne, które postawił ten pan, który, wiecie, odszedł, bo go ktoś tam ugodził. To trzeba wszystko brać pod uwagę, po co postawił te słupy gdańskie. Te granice pomiędzy wolnym miastem a naszą drogą, ojczyzną. Nie rozumiem tego, jeżeli my mamy tutaj swoje miejsce i zawsze Gdańsk był polski. Nigdy nie był niemiecki. I niech sobie Niemcy wybiją to z głowy, o czym mówił pan, który czasami handluje pacierzem na długim targu w Gdańsku. I ma rację. I to jest prawda i trzeba się nad tym zastanowić. Także droga osobo, jesteś wspaniała. Naprawdę masz fantastyczną intuicję. Intuicja należy do Urana. A Uran w tej chwili przemierza właśnie znak byka w tranzycie. Jest w dwadasamsie ryby. No więc robi z nas ofiarę, albo my z kogoś zrobimy ofiarę. Jest to bez różnicy dla nas. Czy my będziemy robić, czy ktoś z nas będzie robił ofiarę. No to jest tylko kwestia interpretacji, kwestia spojrzenia na to. Księżyc lada moment też będzie już niedaleko ascendentu Polski. Akurat pewnie za parę tam jakiegoś czasu X, zostawmy to. Ale spójrzmy na progresję, bo progresje są najważniejsze. Mamy jeszcze dokładnie prawie 25 stopni i pół, czyli dokładnie liczmy, że każdy stopień to rok, czyli mamy dokładnie 5,5 roku do wyjścia Słońca ze znaku ryb. Chodzi mi o progresję. O, to jest dokładnie ciu. I musi wejść do znaku barana. Czy dobrze? Aj. Jeżeli Słońce znajdzie się w baranie, a baran to jest... jak to powiedzieć? Energia pchania się do przodu, czy my chcemy się pchać do przodu, czy my chcemy jako naród coś zdobywać, czy chcemy co zdobywać Madagaskar? Już były takie pomysły i jeszcze jakieś, chyba że Madagaskar wywiesi biało-czerwoną flagę i powie tutaj, przepraszam, ale wiecie co, wy bierzcie mnie pod skrzydełka, co jest bardzo możliwe, że tak, że ponieważ nie wiem jaka jest świadomość na Madagaskarze, ale taka jaka jest w Polsce, no to wiadomo jaka. My nie lubimy tego powiedzenia, ale trzeba przyznać, że to wszystko należy do bardzo mądrej świadomości, świadomości europejskiej, czyli wśród tej tutejszej. My mamy jednak tą świadomość
która zbudowali Grecy, a później przejęli to Rzymianie. No i co tu ukrywać, przez to też moi wujkowie, czy mój ojciec Cicerona znali na pamięć. Ja nie. Zresztą nie pozbawiono łaciny w szkole średniej, no bo po co? Dzisiaj pozbawia się kompletnie wszystkiego w szkole i zostaniemy nagle, powiedzmy, że 4 literami na ścieżce naszego życia. No to jest bardzo bliskie rzeczywistości, a te 4 litery nawet nie będą wiedziały, jak się dobrze wytrzeć, bo podejrzewam, że tą samą dłonią będą operować przy ustach, bo no co tu ukrywać, tylko potrzeba zrównać wszystkie przyjemności do jednego smaku. A w tej chwili właściwie, no co to ukrywać, jeżeli oglądam w programie, i to właśnie dzisiaj, bardzo dziwnym programie, że arbuz ma skórkę taką, co się dłonią zdejmuje, jagody te amerykańskie, czyli borówka amerykańska jest taka troszeczkę podobna, jak się ją przecina, to ona jest taka troszeczkę jakby żelowata i to się sprzedaje. Zresztą obejrzyjcie, ja to widziałem na YouTubie czy gdzieś tam, no więc doskonałe jedzenie, niedługo czy to ersatz, czy coś podobieństwo, czyli będą fabryki owoców. Już są fabryki mięsa, a za chwilę będą fabryki owoców. Świetna konsumpcja i no i też wybiórczość, a nasz organizm stosuje na zasadzie, my sami nie wiemy, co potrzebujemy. To jest zresztą ta królewska wiedza. Nie wiemy, skąd ta astrologia. Zresztą zrobię ten film, który odpowiem temu płaskoziemcowi, co myślę o tym. Znaczy nie dokładnie o jego dziedzinie, bo to nie wcale nie chodzi, tylko o jego strukturze myślenia. To jest najważniejsze, bo nie jest istotne, jak myślimy, tylko o czym myślimy, czy robimy sobie kłopot, czy też nie. Taką najpiękniejszą rzeczą jest to, aby myśleć w ten sposób, żeby nie robić drugiej osobie krzywdy. Jeżeli nie robimy drugiej osobie krzywdy, no to w takim razie jesteśmy zwycięzcami. Jeżeli wiemy o tym, że mamy oddalić się od jakiegoś tam działania, to dlaczego się nie oddalić, jeżeli mnie słychać, a mogę pokazać siebie w całości, a nie tylko jakąś historię, bo ta historia, co prawda, już niedługo będzie ta sztuczna inteligencja i nawet będzie można podstawić moją twarz i napisać sobie jakiś tekst i w tym ten tekst zostanie wypowiedziany czy zreferowana przez tą moją twarzyczkę. No więc czy będziemy musieli jakieś hasła ustalać dla niektórych, czy będziemy musieli, bo już się to robi, żeby na babcię nie robić, czy na dziadka, i wielki wnuczek będzie nam krzyczał, że jest więziony i oddaj nam, co już było robione, no co tu ukrywać. Ja jeszcze pamiętam sprzed 10 lat, taka była zabawa u tych panów, którzy w tej chwili są już, mieszkają w ciepłych krajach, czy na przykład na Florydzie, czy jeszcze gdzieś, a bawili się w tym kraju, co na C i na P się kończyło. No i największa zabawa była wtedy, kiedy go chwytano i robiono mu tak zwane pranie jego sumienia, i przez tydzień zamawiała żona mu takie wczasy. No i to była taka moda. Zresztą u nas w Polsce też chyba takie rzeczy nie zaistniały, a istniały. Trudno powiedzieć, bo też niektórzy no, czasami dostawali takiej traumy. Trzeba mieć dosyć silny organizm, a w tej chwili właściwie tą traumę wszyscy mamy, którzy znają historię, i ta trauma coraz bardziej. Zresztą najbardziej popularnym zawodem w tej chwili jest psycholog i psychiatra. To jest najbardziej spektakularny dzisiaj dział inwestycji na przykład. Jeżeli można się stać, i będzie tak coraz bardziej, dlatego że po pierwsze, dzisiaj autorytatywnie możemy rozmawiać o wszystkim, a nic nie jest, więc to jest ten Merkury, tak? Taka krótka wiadomość.
Po drugiej stronie Merkurego mamy, co mamy? No mamy oczywiście Jowisza i też tych papierowych profesorów, którzy, no trudno, ale nauczyli. Skąd oni się biorą? Bo to jest najprostsza rzecz. Oni są mniej więcej w moim wieku, a jeszcze starsi też. No więc przypomnijmy sobie, że moich rodziców po wojnie uczyli ci, którzy byli we Lwowie, w Wilnie, w Warszawie i także oni studiowali na ogół gdzieś w świecie, albo w Rosji, gdzieś w Sankt Petersburgu, albo w Moskwie, albo też w Düsseldorfie. I przyjeżdżali tutaj do Polski, bo byli Polakami, którzy się uczyli gdzieś tam. Zresztą, co tu ukrywać, ale Rosjanie zawsze dbali o wyjątkową wiedzę, przede wszystkim medyczną i fantastyczną arytmetykę do czasów współczesnych. Przecież tam uczył Paulus, generał Paulus i jego syn jest dzisiaj wykładowcą i chyba to, co się nie mylę, wnuk na Uniwersytecie Łomonosowa w Moskwie, tak? No więc o tym trzeba wiedzieć. A my tak mówimy i wyobraźcie sobie, marszałek wielki, tak, niemiecki uczy w Rosji. No, ale to jeszcze nie wszystko, nie wszystkie. Bo tak przyglądamy się, że a nieprawda, to tamto, bo dziesiąte, nie. Nasi wschodni przyjaciele też potrafią ukryć niektóre rzeczy i skonsumować wiedzę w odpowiedni sposób. To tylko my uważamy, że nie, ale my za to lubimy szachować czymś innym, naszym życiem. No tak jak dzisiaj współcześnie. Ktoś był, a to nieprawda, on był gdzieś inaczej, w jakimś AK czy AL-u, który nam przygotował śmieszne zabawy, a już najbardziej to, że właśnie te słupy, o których opowiadałem, albo jeszcze jakieś inne rzeczy, gdzie tatuś z jego braciszkiem i braciszek po Czeskiej Republice wprowadzał tam reżim swój własny. No, czasami się zastanawiam, bo ktoś powie, o, drapie się po nosie, specjalnie to robię, żebyś nie była to prawda. No bo prawda boli. Albo inaczej, swędzi, jeżeli się nie użyje najlepszego kremu wazeliny. Dajemy się wpuścić. Po polsku się nazywa to maliny, ale najlepiej być w jeżynach, bo jeżyny są takie tylko w lesie. Na działce one kiepsko się udają, ale już rozpoczyna się kampania reżimu tego. Ale mogą być sztuczne. Lada moment będziemy konsumować jeżynopodobne, mięsożerne owoce. Albo klapsy. No cóż, czasami niektóre nazwy są tak szalenie podobne. Ja pamiętam jeszcze jabłka, które miały Macintosh. No i co? A pamiętacie najbardziej, jak ktoś mi powiedział, że co? Jeszcze stonkę rzucali. No ale stonkę też można skonsumować. Wcale nie jest taka zła, jeżeli przyglądamy się na zwierzęta. Niektóre je uwielbiają. Nie wszystkie, ale ślimaki obecnie też są niektóre wspaniale konsumowane. I to jest taka prawda, że w tym wypadku rozpoczynamy wielką kampanię. No cóż, Schleswig-Holstein przypył do Zatoki Gdańskiej. No i co? Nic? Czy coś się dzieje? No nic, tylko Poczta Gdańska. I poznałem też uczestników tej Poczty Gdańskiej. Jak to wyglądało. Także tych z Westerplatte. I tutaj mówiłem, znaczy nie to, że poznałem. Byłem sąsiadem człowieka, który nie chciał podać na Westerplatte dłoni przyjaźni. Bo stwierdził, że nie. Najpierw reparacje, a potem naprawa stosunków między nami.
zapłać za Warszawę, zapłać za te zniszczenia, zwróć pieniądze rodzinie, gdzie twój dziadek pracował w obozie. Nie dostałeś nic. I co, mamy się im kłaniać? Dzisiaj młodzież mówi, to już nieważne. Jak to nieważne? Drogie dziecko, to twój dziadek pracował w obozie na nich, na tą młodzież i dzisiaj oni będą dyktować tobie, co masz robić w tej fabryce, bo ty szkoły nie skończysz, bo tobie się nie opłaca, bo gdybyś znał historię, to byś takich rzeczy nie opowiadał, tylko słuchał ludzi takich jak pan Cejrowski. Nie mówię mnie, bo ja jestem tutaj nie autorytetem i nie chcę nim być, tak jak powiedziała do mnie jedna z psychologów, że pan nie jest autorytatywny. Ja mam być autorytatywny jako astrolog? Chyba z domu, z dębu spadła. To jest dąb tutaj. Nie chcę się pokazać, bo z tej wierzby płaszczącej no można to jest spaść, ale tutaj można raczej zjechać do wody. Jak może być astrolog autorytatywny? Ma komuś powiedzieć, czy ma komuś opowiedzieć o jego błędach, żeby on się zastanowił. Jeżeli się nie zastanawiasz nad tym, co robisz, to idź do astrologa, on ci wytłumaczy, dlaczego tak myślisz. I on to zrobi. Tak samo zrobi psycholog, kiedy zna troszeczkę astrologii, bo jeżeli nie zna, no to mamy dzisiaj tą kwestię. Carl Gustav Jung chylił się przed astrologią, on zawsze żałował, że jej nie poznał, ale nie musiał jej znać, bo znał najlepszych. Najlepszych, tak. U których się uczył profesor Leszek Weres. I on tutaj wprowadził w Polsce początek astrologii humanistycznej, tej, którą ja teraz po prostu z cyfry przeszedł na literę. Prawie jak kabalista. Kabale. Umieć czytać cyfrę. Jak jest stopień postawienia planety w efemerydzie, to można przeczytać w treści. Prawie numerologia i Gladys Lobos była przecież jego koleżanką. Gladys Lobos właściwie sprowadził. No cóż, czy to prawda? Ci, którzy są z naszej grupy, oczywiście potwierdzą i mam nadzieję, że z nimi się spotkam i będziecie mogli to usłyszeć nie tylko z moich ust, ale także innych. Droga młodzieży. Historię wykluczyć ze szkoły to tak, jakby wam odebrać dobrą zupę. Dobra zupa zawsze smakowała u babci najlepiej, bo babcia nareszcie się nauczyła ją gotować. A dlaczego? Bo czasami była za słona i dziadek robił awanturę. Jakby byłaby zbyt często, byście mieli sporo babci. Jedną babcię lub drugą babcię lub trzecią babcię i byście nie wiedzieli, która jest babcia, czyją babcią i dlaczego ona jest babcią, bo ta babcia tamtej babci o tej babci troszeczkę inaczej się kłóci. Ja wam opowiadam bez kozery to, bo to jest panna, mówi o Merkurym, a szaleje wadze, która lada moment rozkwitnie i jesteśmy w 12 sektorze myśli naszej, więc musimy troszeczkę tragedii wprowadzić po to, żeby rozrywka była w jaźni i jak najbardziej jasna. Dlatego też dzisiaj ten program taki w mieście Łodzi. Dobre podejście do pewnej rzeczy. Gdyby to było za trzeciej Rzeszy, to tej Rzeszy już by nigdy nie było. Wtedy byśmy nie mieli takiej stacji, tylko byśmy mieli inną stację. Może bardziej kolorową, bo ta stacja obchodziła święto. Mówię o Radegazie i chylę czoła przed tymi, którzy zginęli.
tutaj w tym mieście. Byli wywiezieni. Wszyscy jak jeden. I był ten obóz dziecięcy. Straszny. W mojej sympatii poprzedniej ojciec miał taki numer na całej dłoni. Przepraszam, nie na dłoni, na przedramieniu. Pomyliłem nazwę. Trzeba było to widzieć. Jak zwierzę tatuowane. Dzisiaj w kynologii też tatuowaliśmy. Dzisiaj czipy zakładamy. Lada moment wy będziecie nosić czipy, bo inaczej się nie dostaniecie do własnego domu. Kiedy był Związek Kynologiczny i na tym pierwszym zebraniu powiedziano, że będziemy czipować psy, ja powiedziałem psy, a potem my. Upłynęło, wiecie ile lat? 40 od mojej wypowiedzi. 40 lat wypłynęło, nawet chyba więcej. I po 40 latach zrobiono to, że jeszcze nie, ale już w państwie, które zajęło kiedyś Polskę i zrobiło nam potop i do tej pory nie potrafimy się wygrzebać, a oni nie potrafią oddać nam tego, co zabrali. A tylko przez morze. Kiedyś była tam karczma. Można ją było zbudować na środku, żeby handlować. Ale nie poszliśmy dalej, żeby odebrać nasze im długi. Bo oni do tej pory nie potrafią. Zresztą co tu ukrywać, jeżeli jesteś i wiesz, kto to jest królowa Polski, to ma blizny na twarzy. Co prawda nie od tego, bo od szabli. Ale ona ochroniła. Może to bajka. Nieważne, czy bajka, czy nie. Piękna legenda. Oby tych legend nie było więcej. Pamiętaj o tym. To jest ta retrogradacja tego Merkurego przez ascendent. Jeżeli tamta grupa bardzo chciała, żebyśmy wypłynęli gdzieś i byli trofiejszczykami, tylko raczej byśmy byli muchami na ścianie, machając, a właściwie może lepem, na lepie. Nie wiem, czy wiecie, co to jest lep. Takie pomarańczowe coś u sufitu wisiało. Wyglądała jak taka wstęga miodem posmarowana. Kiedy patrzymy z punktu widzenia owada, straszna to była męka. Gdybyśmy patrzyli z punktu widzenia, które nam szykują, to tą mękę będziemy konsumować ze smakiem kiełbaski, wzrożna, polędwicy, a może szynki, nie tylko wieprzowej. Może być to owocowa. Wyobrażasz sobie jeść pomidora o smaku wędzonej kiełbasy? Jest to możliwe. Ta sztuczna inteligencja na pewno ci to wytworzy. Pytasz się, gdzie jest retrogradacja? A w fantazji! I co? A gdzie masz sole mineralne, a gdzie masz witaminy, a gdzie masz jeszcze inne pierwiastki, o których nawet ci się nie śniło, że one są potrzebne do przeżycia? Czy słyszałeś coś o selenie? Fajna dziewczyna, no nie? Tak by się kojarzyło. A lubisz kaszę jaglaną? Lubisz czy nie lubisz? Czy jadłeś czy nie jadłeś? No jak jadłeś niewypłukaną, to ci bardzo smakowało.
Ale jak wypłuczesz, dołożysz borówki tej amerykańskiej, czy jagody naszej prosto z lasu, to nawet można taki zrobić melanż. Z tym, że to smakuje jak w dzieciństwie. Tego sporo jadłem. Nie narzekam, że jadłem. Spróbuj. Zobaczysz, jak się poczujesz. Proste jedzenie, ale wzbogacone o coś. Porozmawiaj ze swoim kolegą, który jest rolnikiem, żeby przestał używać troszeczkę mniej Roundupu i będzie zupełnie dobrze. Niektóre kraje wycofały. Nie chcą mieć z tym styczności. A dlaczego? Jakbyś oglądał pana, który będzie kandydował na prezydenta, to on tego nie chce. I także hej, człowiek, którego omówiłem już to, Robert Kennedy, tylko ten młodszy, walczy o to, żebyś zjadł nie muchę, ani pszczołę, która już nie żądli i nie tworzy miodu. I nie szkodzi, bo to też się truje. A po co ma być miód? Stworzą ci miód. Nawet już nie z ropy naftowej, tak jak taki słodzik wspaniały, który może się stać najwspanialszą rzeczą, bo aż jest mdły. Jedna tabletka na kawę wystarczy i masz już posmak przyjaźni. Ja nie lubię osobiście kawy z miodem, ale znam takich, którzy uwielbiają. Jeszcze dolewają sobie whisky do tego, słodząc miodem i piją. To ja tego nie znoszę, bo lubię czystą kawę, nawet bez cukru, bo nie wypiję takiej, bo ona mi przypomina lurę. Ale dlaczego nie lubię? Pamiętasz kogoś takiego jak lura? Mnie się kojarzy z petrulą. I już w tym momencie dostaję torsji. A widzisz, to trzeba umieć historię i poznać świata, fantasmagorię, żeby łączyć jedno z drugim, żeby sobie uzmysłowić, gdzie jestem i do czego zmierzam. Ja nie mówię do tej osoby, która mówiła o tym Merkury, tylko do tych wszystkich innych, którzy wiedzą, że są, ale nie wiedzą, o czym mówię, bo zbyt trudnym językiem trzeba by literaturę całą znać i połowę historii. Kiedyś zdawało się na maturze historię i trzeba było ją umieć. Najtrudniejszy dla mnie okres był ten międzywojenny. Ale też tragicznym okresem był okres ten po Jagiellonach, kiedy rozpoczęto wolną elekcję. Ale wtedy Polska była wielka, bo wybrano Batorego, wybrano jeszcze Sobieski, też potrafił nieźle narozrabiać w Europie, ale zwróć uwagę, że wszyscy, co byli Polakami, nie umieli wywalczyć więcej. I dzisiaj nadal to jest, że pozwalamy rządzić nie tym osobom, które powinny być, a te, które powinny być, szkalujemy. Szkalujemy je w bardzo perfidny sposób i ostatnio rozmawiałem o kilku osobach. I wręcz przerażenie bierze, że nie zanalizujesz, nie spojrzysz w przeszłość tego człowieka, tak jak ja nie spojrzałem na swoim wykładzie i klakierowałem. Dzisiaj już bym tej osoby nie klakierował.
bo nie przeczytałem, tylko spojrzałem w kosmogram, a kosmogram był byka. I dzisiaj jest na tym najwyższym stanowisku. Są dwa byki właściwie. I gdybyśmy porównali oba, zostalibyśmy sami. Coś w tej wodzie chlupia, wygląda jak straszna zupa, zielona jest i okropna. Pewnie już same algi tutaj królują, nie wiem, czy tu jakieś ryby pływają. Kaczki na brzegu już wyszły z wody, bo już chyba zaczynają im te płetwy swędzić. Muszą się wysuszyć, bo ta kaczka tutaj z kupra bierze to nawilżenie piór i pewnie, a druga nawet siedzi i leży. To kaczo z, tak, samczyk z samiczką. Odpoczywają. No już, co zrobić? Bieda w tym świecie. Nie potrafimy zrozumieć jednego, że Merkury. Ja zrobiłem taki tutaj zupełnie nieświadomie przed tą osobą, która napisała tutaj, nie czytając, o Wenus. Jak obejrzycie Wenus, to jest film taki podstawiony tutaj, Retrogradacja Wenus. Nawet nie myślałem, że dzisiaj będę tworzył ten film na temat właśnie retrogradacji, o myślenia tego cofniętego do przeszłości i jednocześnie rozliczenia tego czasu, bo ktoś pomyśli, no tak, ale to jest jakaś taka przerwa. Nie, to nie jest tak. Jeżeli się nie rozliczy, to to trwa i coraz bardziej groźnie. Zresztą my mamy tak, takie nierozliczenie bardzo proste. Ja nie chcę wymieniać, ale mogę pokazać. Już wiecie jakie. I kto wymyślił to dla nas, ponieważ my za mało żeśmy wsadzili tam gdzieś daleko drzewek. A można było oddać życie tylko za to, że się stanęło koło takiej osoby. Znam to z autopsji. Tak moja mama opowiadała. Zresztą dużo wiem i dużo będę opowiadał, jak będą historycy, jak będą ci, którzy są potomkami Warszawy, bo jestem nim. I łzy się kręcą, kiedy będzie jutro ten dzień, który rozpoczął to. Nie musiał mój dziadek wyjeżdżać do Warszawy. Dlaczego? Dlaczego się stała ta tragedia? Nas. Dlaczego my, jako mieszkańcy tej ziemi, przeszliśmy taką gehennę? Dlaczego inni, których żywiła ta ziemia, plują na nią? Tego nie rozumiem. A jesteśmy przed dniem tego dnia. Droga młodzieży, zastanówcie się nad każdą garstką tej ziemi. Kogo ona pochowała? Ile twoich przodków leży tutaj? Zobacz, to nie jest daleko, jeżeli prześledzisz swoją rodzinę. Nie patrz na to, co ci historia mówi, tylko patrz na to, jakbyś był tam wtedy razem z nim. Z tym twoim dziadkiem, czy wujkiem, czy ciotką, czy bardzo dalekim kuzynem. Czy byś tak samo postąpił, jak i on? Zastanów się. A jeżeli nie wierzysz, to się zastanów,
co tu robisz? Kim jesteś? I dlaczego żyjesz? Dlaczego tak myślisz? Czy możesz mu spojrzeć prosto w oczy? Ja mogę. Bo właśnie patrzę. Miałem wątpliwości, oczywiście, bo nie znałem historii. Dzisiaj ją znam. I same łzy retrogradują. Dlaczego? Dlatego, że jesteś młodym człowiekiem i nie rozumiesz tego, że wchodzisz w to samo. Co oni, co moja mama przeżyła powstanie. Będziesz od nowa odnawiał? Będziesz budował? Po co? Stracić zawsze bardzo łatwo. To tak, jakbyś podpalił pieniądze. Z popiołu coś zrobisz? Tak. Jak Feniks się uniesie. Ale w tym etapie jeszcze jest orzeł. Dopiero jest Feniks. Nie chciałbym tej próby. Bo ciągle podnosimy się do lotu. Za moich czasów była modna taka książka Dywizjon 303. Mój wujek był w dywizjonie Sowa, tym poznańskim. Nie pamiętam, który numer. To ten, który miał córkę, która była moją siostrą. A on moim ojcem. Nauczył mnie wielu rzeczy i wspaniałych. Przede wszystkim miłość do kardynała Wyszyńskiego. Przeczytaj, dowiedz się, kim on był, jak wiele przecierpiał i nigdy nie zdradził. I patrz na to, przejrzyj życiorys. Trzymaj się. Jutro rocznica z Bogiem. Do zobaczenia.